Dzień dobry. Dzień dobry i witam ze Smaczy Kalifornii. Dzisiaj jakby troszeczkę cieplej, niepotrzebnie chyba kurtkę ubrałem. Wczoraj miałem dzień czyszczenia wszystkiego, po prostu pousuwałem dużo rzeczy, dużo projektów, dużo notatek, wszystkiego. Więc trochę spokojniej. Jedna rzecz natomiast, która pozostaje w moim życiu, przynajmniej jeszcze do końca grudnia, to crossfit, bo od stycznia poza Polską nie będzie crossfitu, będzie więcej biegania. Natomiast póki co, crossfit ursynów. I już po treningu znowu łomot jak wczoraj. Są tam zawody crossfit, więc będę brał udział w zawodach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Boję się trochę, bo ostatnio brałem udział w zawodach 2 lata temu. Natomiast bądźmy dobrej myśli. Kondycja jest dość wysoka. Zobaczymy. Dzień dobry, witam już po treningu. Właśnie się biorę do pracy. Jednym z częściej pojawiających się tematów na tym vlogu jest temat, jesteś sumą 5 osób, które spędzasz najwięcej czasu. Nie pamiętam już w jakim wideo, ale gdzieś ostatnio widziałem, że zostało użyte słowo paradoks, bo teraz tak. Jeżeli jesteśmy sumą 5 osób, z którymi spędzamy więcej czasu i załóżmy chcielibyśmy dodać do naszego otoczenia osobę, która jest powiedzmy wyżej od nas, dalej od nas, żeby być częścią jej, to z drugiej strony stajemy się częścią życia tamtej osoby i ściągamy trochę w dół. Więc to jest bardzo ciekawy koncept, natomiast trzeba na to uważać. Natomiast dostaję też pytania a propos przyjaźni, znajomości i tego typu rzeczy i nie jestem w tych dziedzinach ekspertem, natomiast jest taka książka, którą ostatnio przeczytałem, o której zapomniałem powiedzieć, czyli The Like Switch. The Like Switch napisano przez profesora Jacka Schaffera, który swoją drogą był, jest agentem FBI, który między innymi konwertował agentów innych krajów na swoich agentów. Czyli musiał się z nimi zaprzyjaźnić i robi to w sposób bardzo ułożony, taki systematyczny i twierdzi, że zna formułę na to, jak się z kimś zaprzyjaźnić. Patrzę na tutaj, bo ta formuła mniej więcej wygląda tak. To jest bardzo skrócona formuła, która mówi o tym, jak się zaprzyjaźnić z jakąkolwiek osobą i bardzo jest dość prosta, czyli po pierwsze musimy, i to te cyferki są ważne, czyli idziemy po kolei, czyli bliskość. Musimy być blisko osoby, z którą chcemy zaprzyjaźnić. I weźmy sobie za przykład Michała Szafrańskiego. O, dobry przykład. Więc jeżeli byśmy chcieli się zaprzyjaźnić z Michałem Szafrańskim, to po pierwsze musimy być blisko jego, żeby po prostu zaczął nas zauważać. I teraz albo musimy zawsze się pojawiać na konferencjach, które się pojawia, albo na przykład, co jest social media bardzo łatwe, gdy na przykład Michał Szafrański napisze jakiś artykuł, albo coś zrobi, warto wejść pod jego artykuł, napisać, żeby też była nasza twarz, żeby Michał Szafrański raz na jakiś czas widział naszą twarz. I teraz ta twarz się pojawi kilka razy i za którymś razem będzie rozpoznawalna. Punkt pierwszy. Jesteśmy blisko i jesteśmy rozpoznawalni. Rzecz druga to częstotliwość, czyli musimy coraz częściej to robić. Aby nasza twarz i nasza obecność była w otoczeniu danej osoby jak najczęściej. To znaczy, że w chwili, gdy mamy możliwość się pokazać, to się pokazujemy. I w pewnym momencie tej drugiej osobie, weźmy znowu Michała Szafrańskiego za przykład, może zacząć brakować nas, bo kurczę, codziennie coś pisze do nas, pomaga nam i tak dalej. Wspiera, więc zwiększamy częstotliwość. Czas trwania to jest już trudniejsze i wymaga, żeby po prostu spędzać daną osobą coraz dłuższe okresy czasu, czyli możemy zacząć od właśnie komentarza, od jakiegoś spotkania gdzieś na mieście, ale potem powinniśmy to wydłużać. No i ostatnia rzecz to jest intensywność, czyli zwiększamy intensywność naszej przyjaźni. Tutaj nie chodzi wcale o intensywność, żeby się dotykać albo ocierać w żadnym wypadku. Chodzi bardziej o zaspokajanie potrzeb psychologicznych, emocjonalnych drugiej osoby. I to jest też ważne, że nie możemy w tym całym procesie, jeżeli oczywiście świadomie chcemy się z kimś zaprzyjaźnić, nie możemy w tym całym procesie oczywiście dużo prosić, powinniśmy jak najwięcej dawać. Bo jeżeli zaczynamy prosić i nawet takie rzeczy jak hej, w czym mogę ci pomóc? To jest znowu prośba, bo zmuszamy drugą osobę, żeby się zastanowiła, w czym my możemy jej pomóc. Więc jeżeli chcemy się z kimś zaprzyjaźnić, to jest taki sprawdzony motyw. I o dziwo, no bo ktoś może powiedzieć, że hej, Mireczku, ale to takie wszystko sztuczne, takie okropne i w ogóle złe. No tak, ale jeżeli popatrzymy sobie nawet na zwykłe przyjaźnie, które budowaliśmy w szkole podstawowej, średniej, wyższej, albo na podwórku i tak dalej, to wszystko wyglądało w ten sam sposób.
Najpierw gdzieś widzieliśmy kogoś, potem zaczynaliśmy spędzać coraz więcej czasu nad sobą, coraz dłużej spędzaliśmy sobie czas, a potem pomagaliśmy sobie, na przykład gdy ktoś miał jakiś problem emocjonalny, to wspieraliśmy daną osobę i tak dalej, tak dalej. Więc to jest po prostu naturalne przekazanie pewnego procesu zawierania przyjaźni, która jest dobrze opisana, plus jeszcze wiele innych rzeczy w książce The Like Switch by Jack Schaffer. Bardzo dobra książka, szczególnie w wersji audio też można posłuchać. Dzisiaj pracuję z domu. Jednym z minusów tego pokoju, wiem, że pewnie sam to widać, jest to, że jest bardzo mało światła. Dzisiaj też nagrywałem trochę wideo i do fabryki kursów, i do programu 3 poziomy, który będę niedługo startował po raz kolejny. Dla osób, które jeszcze się nie zapisały, polecam wejść na stronę 3poziom.pl, bo mamy na 2019. Można tutaj się zapisać na darmowe szkolenie online, na którym będę pokazywał wiele rzeczy a propos planowania roku 2019, jak ja to robię, co działa, co nie działa. Więc we wtorek 11 grudnia 2018 roku o godzinie 8 wieczorem spędzimy czas na planowaniu roku 2019. Natomiast to nie zmienia faktu, że jest tutaj bardzo ciemno i ta moja manipulacja światłami jest dość trudna. Ale to już niedługo, bo jak wrócę z Teneryfy, gdzie w styczniu wlotujemy z całą rodziną, to mam wielki plan w końcu się przenieść do nowego studia nagraniowego i tam robić nagrania, których w roku 2019 planuję dość dużo w różnych aspektach, w różnych konceptach, zarówno chmurowisko, jak i prywatnie, więc będzie dużo ciekawych rzeczy. Jednym z największych problemów, jakich mam, jest taki, że bardzo lubię książki i to bardzo. Już nie mówiąc o kursach online, których kolejka mi rośnie i rośnie. Natomiast staram się przerabiać kursy online dobrze, natomiast książki rosną mi, rosną. Bo nie dość, że kupuję, to jeszcze co chwilę dostaję jakąś książkę, więc robię z tego duża kupa. A najciekawsze jest to, że dostaję dużo rekomendacji, to dobrych rekomendacji. I w sumie w ostatnich chyba dwóch dniach przybyły mi cztery kolejne rekomendacje. Moonshots, Can't Hurt Me by David Goggins, nowa książka Seta Godina i Stealing Fire, więc nie lubię te książki, natomiast chcę pokazać, jak wygląda moja wishlista książek, które mam na liście do kupienia kiedyś. 364. A książką numer 1 na wishliście, którą dodałem w 2013 roku, jest książka Fighting Ultra. Wtedy zacząłem pasjonować się bieganiem, więc dodawałem książki a propos biegania. Więc tak, lista, wishlist rośnie. Więc będziemy powoli kończyć dzisiejszy odcinek, natomiast pomyśl proszę bardzo serdecznie w tym temacie zdobywania znajomości i tego, że ten proces jest procesem. Czyli jeżeli chcemy, załóżmy się zaprzyjaźnić z Timem Ferrisem, Johnem C. Maxwellem czy Davidem Allenem, jesteśmy w stanie to zrobić, robiąc pewien proces. Oczywiście im osoba jest bardziej zajęta, tym trudniej jest nam zbudować tą początkową nawet relację, żeby dana osoba nas widziała. Bo z tego co wiem, na przykład to osoby, które mają dość dużą ilość publikacji, są znane, to na przykład też już nie czytają swoich komentarzy, mają zespół ludzi, którzy czyta za nie komentarze i odpowiada za te komentarze. Natomiast jest to możliwe. Korzystając z tych czterech prostych kroków można zbudować relacje. Nie nazwam tego może przyjaźnią, natomiast przyjaźń pewnie też z dowolną osobą, korzystając tylko z tych czterech prostych kroków. Więc radzę się zastanowić, pomyśleć, jak to wygląda w Twoim życiu, czy takie sytuacje działy się również u Ciebie. Podejrzewam, że tak, to jest dość sprawdzony proces, który działał przez lata. Tak więc, to tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Ci bardzo za obecność, dziękuję za to, że jesteś i jak zawsze widzimy się jutro. Pa! Thank you.